Wujek jakoś po prostu wytrzymał, żeby nie zepsuć tych Światowych Dni Młodzieży. Zresztą też charakterystyczna godzina, bo tak chciał być podobny do Ojca Świętego, że wprawdzie nie wieczorem, ale o 9:37. Ksiądz kardynał w tym trudnym czasie właśnie zmiany ustrojowej musiał przewodzić Kościołowi krakowskiemu. Niewątpliwie to było bardzo trudne i no, ja to w pracy też akcentuję bardzo mocno, że ksiądz kardynał właściwie, można powiedzieć, można tak to ująć, tak, zdał egzamin, że udało mu się ten kościół krakowski, myślę nie tylko krakowski, bo przecież on był w episkopacie, to był w ogóle kościół polski, wspólnie z episkopatem przeprowadzić przez ten trudny czas. Kiedy za granicę jechał na Słowację, czy do Czech, czy do Wiednia, to nie brał kierowcy, tylko ja wtedy jechałem jako kierowca, jako kapelan. I wtedy co się widziało, że kardynał był bardzo szanowany przez biskupów, z którymi się tam spotykali. I na co bardzo zwraca uwagę, kiedy w Czechach i w Słowacji święcili tamtejszych biskupów, starał się zawsze jechać, bo powiedział, że trzeba tam być, żeby im pokazać tą jedność i być z nimi, z tymi, którzy tak bardzo, bardzo cierpieli w czasie komunizmu. I na to bardzo zwraca uwagę. Przede wszystkim był oddany ludziom. Był oddany ludziom. To żadna to ujma, ale pamiętam, jak przyjeżdżał na te spotkania, właśnie kiedy otwieraliśmy te ośrodki dla niepełnosprawnych, dla potrzebujących w Caritasie. To jak on przyjeżdżał, to podchodził najpierw do tych biednych, do tych ludzi. Witał się, podawał rękę, zamienił kilka zdań, dopiero potem do nas, do księży podchodził. I to pokazuje właściwie tą swoją posługą, jakby pokazywał, do nich jestem posłany przede wszystkim. Potrafił z każdym porozmawiać, poczynając od, tak powiem, od głów koronowanych czy tam premierów do normalnych ludzi. Ja kiedyś grałem w piłkę ręczną na uniwersytecie i nagle jeden z kolegów mi mówi już potem: wiesz co, ja pamiętam, jak ja sobie szedłem z narzeczoną, idzie ksiądz, uśmiechnął się, poznali, że to wujek, zaczęli rozmawiać, on pobłogosławił. To było właściwie słynne jego samotne spacery po plantach. Nie było żadnego dystansu. Raz ksiądz kardynał mówił kazanie w Suchej. I wtedy był, no też niestety już świętej pamięci, ksiądz Bielański, kanonik kapituły mu towarzyszył. No i ksiądz kardynał dosyć długo mówił to kazanie, więc on mówi do proboszcza: mógłby już lądować. No i nagle w drugie zdanie kardynał mówi: no, kazanie można porównać do samolotu, trzeba będzie lądować. Ksiądz kardynał na pewno przejdzie do historii jako ten biskup krakowski, który przeprowadzał Kościół krakowski przez bardzo trudny czas. I to historia będzie przypominać, myślę, wiele razy właśnie jego posługę. Wpisuje się, myślę, w ten poczet biskupów krakowskich, którzy bardzo wiele zrobili dla Kościoła krakowskiego. I tak zostanie zapamiętany, tak mi się wydaje. Czego po tych 5 latach najbardziej panu brakuje od odejścia pana Wójka? Jego obecności.